Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Bardzo serdecznie Państwa witam na podsumowaniu i zakończeniu prac związanych z budową nowego odcinka ulicy Solidarności w Myślenicach. Inwestycje gmina Myślenice mogła wykonać dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości prawie 2,5 miliona złotych. Całość inwestycji kosztowała 3 miliony 200 tysięcy złotych. Wkład, który pozyskaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury, z Kancelarii Premiera, był decydujący o tym, żeby ta inwestycja długo wyczekiwana przez lokalnych mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców osiedla Tysiąclecia, mogła zostać zrealizowana. Szanowni Państwo, ta inwestycja rozwiązuje dużo problemów komunikacyjnych, przede wszystkim w tej części naszego miasta Myślenic, właśnie tu na osiedlu Tysiąclecia. W znaczny sposób poprawia komunikację tych, którzy codziennie przemieszczają się, korzystając już z bardzo zatłoczonej ulicy Pardiaka, wybierając tą trasę, mogą ominąć to, można powiedzieć, przysłowiowe wąskie gardło na osiedlu. Cieszę się, że ta inwestycja została wykonana przy dużym wysiłku urzędników Wydziału Inwestycji, inspektorów i firmy, która wykonywała dla nas to zamówienie. O zakresie wykonanych prac powie pani naczelnik Wydziału Inwestycji Agnieszka Światoś. Ja powiem jeszcze o dwóch wymiarach tej inwestycji i też dzisiejszej daty, bo nie bez kozery wybraliśmy tą datę na to pewne podsumowanie zakończenia prac budowy tego nowego odcinka ulicy Solidarności w Myślenicach, bo dzisiaj, szanowni Państwo, mamy koniec tygodnia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jest to dzień bez samochodu i też w tym dniu chcemy szczególnie zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji transportu publicznego, transportu rowerowego, czy też zwyczajnie do ruchu pieszego. Także cieszę się, że przy tej inwestycji zostaje oddana do użytku ścieżka pieszo-rowerowa, gdzie mieszkańcy będą mogli korzystać z tego bezpiecznie, z tego nowego traktu pieszo-rowerowego. Wiem, że na pewno ta ścieżka cieszy się dużą popularnością ze strony najmniejszych mieszkańców osiedla Tysiąclecia, także szczególnie w tym dniu przyjście tutaj na to miejsce z magistratu zajęło dosłownie kilkanaście minut, także zachęcamy do tego, aby po naszym mieście, nie tylko w tym dniu bez samochodu, poruszać się zwyczajnie pieszo. Szanowni Państwo, w gminie Myślenice w ostatnich kilkunastu miesiącach uruchomiliśmy także pierwszą linię miejską, która dowozi w obrębie miasta naszych mieszkańców. Przy kolejnych inwestycjach drogowych na terenie gminy Myślenice, które wykonujemy w ramach pozyskanych dofinansowań, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, te inwestycje planujemy i projektujemy tak, żeby były wyposażone, czy miały w swoim zasobie ścieżki właśnie pieszo-rowerowe, tak aby ta mobilność w gminie Myślenice różnymi środkami transportu mogła być dla naszych mieszkańców jeszcze bardziej dostępna. Z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie podziękować Radzie Miejskiej na czele z panem przewodniczącym, z wiceprzewodniczącym, z radnymi miejskimi za współpracę nie tylko przy tej inwestycji, ale przy tych wszystkich, które realizujemy dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, bo szanowni Państwo, bez pozyskania środków zewnętrznych, ale też bez zabezpieczenia wkładu własnego, no, realizacja tych ważnych inwestycji dla mieszkańców nie byłaby konieczna. Także jeszcze raz słowa podziękowania na ręce Rady Miejskiej, też na ręce pani skarbnik, która no, czasami musi się naprawdę natrudzić, żeby ten wkład własny gdzieś w tym naszym trudnym budżecie wygospodarować i zabezpieczyć, no bo jest on wymagany praktycznie przy każdej inwestycji. Szanowni Państwo, tyle o inwestycji. No też, szanowni Państwo, jeszcze jeden wymiar
taki symboliczny, to, że nowy odcinek ulicy Solidarności oddajemy w 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, ale myślę, że na pewne wspomnienie tej daty i tego wydarzenia też będzie czas już członkami związku w innym terminie. Prosiłbym teraz o parę słów o wykonanej inwestycji panią naczelnik Agnieszkę Światowiec. W ramach tej inwestycji wykonany został odcinek drogi na długości 430 metrów bieżących. Powstał ciąg pieszo-rowerowy. Powstały również nowe miejsca parkingowe. Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji około 70 miejsc postojowych. Wybudowane zostało oświetlenie uliczne oraz wszelka infrastruktura podziemna, czyli przebudowana została sieć wodociągowa, wybudowana została kanalizacja sanitarna, sieć kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny. Ta inwestycja jeszcze w ramach podstawowej umowy została zakończona, natomiast planujemy jeszcze tutaj wykonanie robót związanych ze skarpami, które powstały, a których projekt nie zakładał, czyli zostaną wykonane do końca października umocnienie skarb na całej długości wzdłuż rowów. Inwestycja zakończyła się, technicznie został odbiór wykonany, natomiast trwa jeszcze rozliczenie z wykonawcą, gdyż komisja odbiorowa stwierdziła tutaj pewne takie wady trwałe. W związku z tym gmina jest uprawniona do tego, aby obniżyć wynagrodzenie wykonawcy maksymalnie do 10% wartości umowy netto. Dziękuję. Dziękuję pani naczelnik. Szanowni państwo, to nasze skromne wydarzenie, pozwólcie, że zakończymy okolicznościowym poświęceniem tej inwestycji, pomimo pewnych braków. Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie dobrze służyła mieszkańcom osiedla, mieszkańcom całego miasta, całej naszej gminy i aby tak było, poproszę o poświęcenie księdza proboszcza, księdza Adama Pawickiego. Księże proboszczu, zapraszam. To, co ludzie wykonali, my chcemy oddać Panu Bogu i przez Pana Boga prosić, aby wszyscy, którzy z tego będą korzystać, z tej drogi, z tych wszystkich udogodnień, jakie powstają, wyszło im dla zdrowia duszy i ciała. Oto prośmy słowami, które nas nauczy Pan Jezus. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Boże, Ty nigdy nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Błogosław wszystkich, którzy będą tędy przejeżdżać i przechodzić, aby Ty swoją łaską uprzedzaj ich kroki i bądź z nimi w drodze. Broń od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, do czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. I tym sposobem Bóg zapłaci. Drogę poświęcona. Szanowni Państwo, na tym zakończamy część oficjalną naszego briefingu prasowego i tego zakończenia podsumowania prac przy budowie ulicy Solidarności. Jeżeli będą jakieś pytania indywidualne, to zapraszam media już tutaj po zakończeniu tego briefingu. Dziękuję bardzo Państwu radnym za przybycie, wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Miasta. No i zapraszamy Państwa oczywiście do kolejne nasze wydarzenia, w których będziemy informowali naszych mieszkańców o inwestycjach. Dziękuję bardzo.